In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Witajcie. Dziś podzielę się moimi wrażeniami z gry Silent Hill 2. Na wstępie zaznaczę, że nie nazwę tego recenzją, ponieważ nie jestem ekspertem, by oceniać gry, a szczególnie takie klasyki. Opowiem trochę o fabule, o tym, co w grze mi się podobało, a co nie. Nie znam tego gatunku na tyle dobrze, żeby móc dokładnie opisać niektóre z elementów. Jeżeli obejrzy to ktoś, kto zna bardzo dobrze lore Silent Hill i obraziłem go swoimi wypowiedziami, to przepraszam. Zapraszam do oglądania. Thanks. But... Yes? I think you'd better stay away. Grałem już kiedyś w Silent Hill 2, ale zapowiedzi remake'u skłoniły mnie do przypomnienia sobie tej gry, bo dobrze ją wspominałem. Wtedy była to podstawowa wersja, ale tym razem miałem wersję reżyserską i zagrałem w dwa scenariusze. Jak już mówiłem, jestem w tym zielony i nie miałem wcześniej pojęcia o drugim scenariuszu, także odkrywałem go po raz pierwszy z wizją na kilka kolejnych godzin zabawy. Thank God, I finally found somebody. Can you open the door? No. Zacznę od głównego scenariusza. Historia opowiada o Jamesie Sunderlandzie, który przyjechał do tytułowej miejscowości w poszukiwaniu swojej żony. Mężczyzna dostał list od Mary, mówiący, że znajdzie ją w ich ulubionym miejscu, czyli gdzieś w mieście. Dziwność polega na tym, że żona Jamesa jest martwa od kilku lat. Mimo to, mąż wierzy w prawdziwość listu i szuka kobiety w Silent Hill. Miasteczko, które jest niewytłumaczalnie skąpane we mgle i wyludnione. Zamieszkują je tylko jakieś pokraczne potwory oraz kilkoro ludzi. You can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh yeah? Why not? Podczas tych około 7 godzin gry James spotyka te osoby kilka razy, prosząc je o pomoc, samemu je udzielając, bądź nawet zabijając niektóre z nich. Towarzyszymy jego wewnętrznym rozterkom i mimo tego, że główny cel był jasno określony, a droga metodyczna, mi czasami ciężko było zrozumieć, o co chodzi w tej grze. Jednak sekwencja końcowa wytłumaczyła mi wszystko, czego nie rozumiałem i sprawiła, że dłużej niż zwykle miałem egzystencjonalne przemyślenia. W moim odczuciu to łapie za serce, ale nie tak do płaczu. Tu chodzi bardziej o zadumę nad samym sobą. Podczas moich dwóch podejść kończyłem grę z tym samym epilogiem. Resztę obejrzałem na YouTube, bo nie jestem aż takim wariatem, żeby kończyć to na każdy sposób. Dwa pozostałe są w klimacie gry, ale trzecie to wariactwo. Co do różnych zakończeń, to szkoda, że nie można ich ujrzeć za pomocą wyborów w trakcie dialogów, a trzeba wiedzieć, co gdzie obejrzeć, podnieść i tak dalej. Gra jest bardzo ciemna, a na dodatek przedmioty ciężko znaleźć, bo nie są one w żaden sposób oznaczone jak w nowszych produkcjach. Dla zwykłego gracza to nie jest oczywiste, jak osiągnąć inne zakończenie i większość casuali obejrzy ten sam epilog, który widziałem ja. Drugi scenariusz to krótka historia Marii. Zajęło mi to 45 minut i trochę się zawiodłem, bo miałem nadzieję na więcej tego samego, no ale nie można mieć wszystkiego. Maria wychodzi z baru lub klubu i drogą dedukcji trafia do rezydencji Baldwinów. Tam poznaje prawdopodobnie ducha i wykonuje dla niego jedno zadanie. Następnie cutscenka prowadzi nas do spotkania Jamesa i Marii. Co mnie męczyło, to przeciągnięte cutscenki, ale i tak miło, że znalazła się tu jakaś dodatkowa zawartość. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. Silent Hill 2 jest tajemnicze, wszystko jest mistyczne i ukryte pod pierzyną mgły. Nie do końca rozumiemy sens pokonywanych kolejno budynków oraz ulic, ale i wypowiedzi postaci. Na szczęście wszystko klaruje się z czasem, a ta tajemnica ciągnie nas do siebie jak magnes. Od strony fabularnej to dobry thriller psychologiczny. Nie wiem, czy mnie nienawidzisz, czy mi współczujesz. Najprościej mówiąc, to zwiedzamy miasto z bronią w ręku. Zabijamy potwory, których rodzaje można policzyć na palcach jednej ręki. Używamy przedmiotów na obiektach, a czasem łączymy je ze sobą, by uzyskać nowe funkcjonalności.
Często biega się tu od drzwi do drzwi w celu poszukiwania odpowiedzi na zagadki, ale gdy już pozna się tą grę raz, to łatwo pamiętać co gdzie leży i zagadki stają się proste. Można zmienić poziom trudności, co daje nowe rozwiązania niektórych łamigłówek. Ja tym razem grałem z trudnymi zagadkami, ale za to z łatwą walką, ponieważ z pierwszego przechodzenia zapamiętałem brak amunicji, męczące i niewygodne wybijanie potworów. Walka to najsłabszy element Silent Hill 2 i nie zamierzam psuć sobie zabawy tym aspektem. Na łatwym poziomie wszędzie leżą apteczki i naboje, więc ciągle waliłem z shotguna bez zmartwień. Zmierzymy się tu też z bossami, ale oni nie sprawiają wyzwania, mają po prostu większą tolerancję na kule. Jest tu sekwencja płynięcia łódką, w której zwątpisz, czy wszystko gra i czy w końcu gdzieś dopłyniesz. Ekwipunek jest czytelny, tak samo jak mapa. Z niej dowiemy się, czy gdzieś byliśmy, czy nie, czy drzwi nie da się otworzyć wcale, czy wystarczy znaleźć na to sposób. Co do rozgrywki, to rozbawiła mnie jedna rzecz podczas przemierzania korytarzy z Marią. Niektóre pomieszczenia są tak małe, że można się lekko przestraszyć, gdy James wchodzi do pokoiku, a na jego końcu stoi Maria, bo tylko tam było na nią miejsce. Można pomyśleć, że ona się teleportuje czy coś, no ale to ograniczenia starego silnika i wcale nie jest to częste. Mimo wszystko, creepy. Wizualnie gra jest wyprana z kolorów, przeważają tu szare odcienie i wszystko jest depresyjne. Prócz tego, jak już wspominałem, ta wszechobecna mgła w połączeniu z kanciastą grafiką tworzy klimat zaszczucia i niepokoju. Są tu dwa rodzaje cutscenek. Te prerenderowane, które obejrzymy w ważniejszych momentach gry, gdzie kamera jest prowadzona w filmowy sposób, i takie na silniku, gdzie animacje nie są zbyt skomplikowane, tak samo jak sceny. Podczas właściwej gry postacie jedynie chodzą, strzelają lub coś podnoszą. Gdy przychodzi na przykład do zejścia po drabinie, obraz się po prostu ściemnia, jak przy przechodzeniu przez drzwi. Potwory mają lekko rwany ruch, co pasuje do tego dziwnego świata. Zresztą, potwory to jakieś pokraki, więc finezyjne ruchy by do nich nie pasowały. Muzyka dla mnie to mistrzostwo i wiem, że bez niej ta gra nie byłaby tym samym. Lubię sobie jej czasem posłuchać, tak dla przyjemności, bo ma w sobie ambientowe elementy, które działają terapeutycznie. Może w niektórych utworach są cringe'owe nuty, ale w grze tak to się nie rzuca w ucho, bo utwory są dobrze zaimplementowane. Nie znam dokładnie wszystkich ścieżek dźwiękowych z całej serii, ale ta i ta z trzeciej części to moje ulubione. Mają te kilka utworów, które wyróżniają się na tle reszty. Głosy postaci, jak i ich gra, nie przypadła mi do gustu. Może w oryginale brzmi to lepiej. Głosy to jeszcze nic, bo mi tam pasują do twarzy, ale gra aktorska Jamesa moim zdaniem to drewno i nie wiem, czy tak miało być, czy nikt się do tego nie przyłożył, ale serio, momentami chciało mi się śmiać, jak słuchałem, w jaki sposób wypowiadane są te kwestie. Laura moim zdaniem była zagrana ok, ale znów Eddie? No nie wiem, dla mnie to zbyt teatralne. Oczywiście, patrząc przez pryzmat dziwnego świata i odklejenia, to wszystko pasuje, ale czy to było zamierzone, czy po prostu słabe? Moim zdaniem mogło być po prostu lepsze. Silent Hill 2 to gra z gatunku survival horror, wydana w 2001 roku przez Konami. Tajemnicze miasteczko pochłonięte mgłą sprawiło, że wróciłem do niego po latach. Jest to trochę odrealniona, ale jakże ciekawa fabularnie gra, ze wspaniałą muzyką, dobrymi zagadkami, klimatem tajemnicy i niestety fatalną walką. Dla młodszych graczy może to być zbyt toporna i wolna produkcja, ale dla fanów gatunku to na pewno już dawno ograna pozycja. To po prostu klasyk. W dwóch scenariuszach spędziłem prawie 8 godzin i już nie mogę doczekać się remake'u, by porównać go z oryginałem. I znów w moich snach zobaczę to miasto. Silent Hill. Dzisiaj przyszedł lekarz. Powiedział mi, że mogę wrócić do domu na krótki czas. To nie jest tak, że mi się poprawia. Po prostu... to może być moja ostatnia szansa. Myślę, że wiesz, co mam na myśli. Mimo to cieszę się, że wracam do domu. Bardzo za tobą tęskniłam.